Środa, 11 grudnia, aktualności Agata Bańka. W przedświątecznym okresie w ogólnym zamieszaniu tracimy czujność, a złodzieje tylko czekają, by złapać nas na haczyk i pozbawić pieniędzy. Wiele zakupów dokonujemy przez internet i tu zazwyczaj padamy ofiarą działań przestępców. Jedna z mieszkanek Szczecinka dała się oszukać i straciła kilka tysięcy złotych. Nie każdy z nas ma tyle czasu, żeby odwiedzać stacjonarne sklepy, dlatego korzystamy również ze sprzedaży internetowej i tutaj apel, ponieważ coraz częściej do nas trafiają informacje o oszustwach. Otóż zamawiamy różnego rodzaju przedmioty, korzystamy z firm kurierskich, pojawiają się SMS-y, które informują nas o tym, że zmieniły się stawki dostarczania różnego rodzaju przesyłek i często na nasze telefony wpływają informacje o dokonaniu wpłaty. To są drobne wpłaty, od złotówki do złotówki i 50 groszy. Oczywiście w SMS-ie pojawia się również link, pod którym można uregulować tą zaległość, żeby paczka trafiła do nas na czas. Później bardzo szybko dowiadujemy się, że nie straciliśmy złoty 50, tylko te kwoty oscylują nawet w tysiącach złotych. Apelujemy i uprzedzamy, żeby każdorazowo sprawdzać, oddzwaniać do adresatów, upewniać się, czy rzeczywiście takie stawki się zmieniły, czy firmy kurierskie nie chcą nas po prostu oszukać, znaczy osoby, które podają się za firmy kurierskie, nie chcą nas oszukać, bo bardzo łatwo w ten sposób stracić duże oszczędności naszego życia. Również w sklepach, szczególnie przy kasach, często jest tworzony sztuczny tłok, by utorować drogę do portfeli znajdujących się często w reklamówkach, otwartych torebkach czy też niechcianych kieszeniach z tyłu spodni. Szanowni Państwo, zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia. Będziemy robić zakupy z większą intensywnością na pewno niż w dni, kiedy te święta się nie zbliżają, więc mam apel do Państwa, abyśmy pilnowali swoich rzeczy, które nosimy, pilnowali portfeli, które często posiadamy w różnego rodzaju torebkach, reklamówkach, które czasami przenosimy w tylnych kieszeniach spodni. Złodzieje czekają tylko na taką okazję, aby również zarobić na święta i ich organizację, ale nie dawajmy się w ten sposób okradać, pilnujmy, zabezpieczajmy się przed kradzieżami, identyfikujmy ich, dopiero wtedy będziemy mogli czuć się bezpiecznie i bezpieczne będą pieniądze, które przynosimy na zakup. Pierniki i inne świąteczne tradycje to temat konkursu, który zorganizowano w Zespole Szkół nr 6 dla szkół podstawowych. Uczestnicy mieli kilka zadań do wykonania. Mieli dekorować pierniki, wykonywać stroiki bożonarodzeniowe, a także odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tradycji świątecznych. Jesteśmy właśnie w trakcie, tak jak Pani powiedziała, drugiego, a dokładnie mówiąc nawet trzecia edycja, ponieważ jako pierwszy w tamtym roku wpadliśmy na taki pomysł zrobienia bożonarodzeniowego konkursu i już jak gdyby ciągnąc temat, ponieważ świetnie wyszło, po raz pierwszy zrobiliśmy również wielkanocny konkurs, no i dzisiaj trzeci konkurs bożonarodzeniowy i mamy nadzieję, że nie ostatni, z tego powodu, że coraz więcej drużyn, coraz więcej grup, coraz większą popularnością się to te nasze konkurencje cieszą. No mogę się pochwalić, że drużyny nam się podwoiły. W tamtym roku było ich o połowę mniej. W tym roku niedługo nie pomieścimy tych grup. No ale jest to bardzo miłe i fajne. Skąd przybyli uczniowie? Z jakich szkół? No, powiem w ten sposób, że gdzieś tam prym wiedzie szkoła podstawowa numer 5, bo liczna grupa, mocna grupa, bodajże trzy grupy przyjechały z tą szkołą, z piątką. Z siódemką przyjechały dwie grupy, ale również jest szkoła podstawowa z Wierzchowa, z Juchowa, posłużę się z Grzmiącej.
Więc fajnie, cieszymy się, że przyjeżdżają do nas, że im się ten konkurs podoba, że jednocześnie jak gdyby, nie ukrywamy, jest to promocja szkoły, dowiadują się o szkole, rozmawiają z uczniami z naszej szkoły, zresztą wielu uczniów, naszych uczniów, też tutaj jest, towarzyszy przy obsłudze, bawi się razem z nimi, nawet chłopcy z naszej szkoły postanowili też brać udział w jednej konkurencji, tak im się chciało, więc wszyscy razem dajemy radę. Głównym tematem są pierniki. Dlaczego właśnie pierniki? No pierniki jak gdyby od początku kojarzyły nam się bardzo mocno z Bożym Narodzeniem. Ten zapach przepiękny pierników, które są pieczone u nas w szkole właśnie przez klasy żywieniowe i który roznosi się już kilka dni wcześniej przed tym naszym konkursem po szkole, jest tak ujmujący i tak mocno właśnie nadaje atmosfery, że te pierniki musiały być w tle imprezy. No i młodzież dekoruje pierniki, nasza młodzież je szykuje, a my wszyscy razem je zjemy. Oprócz pierników będą jeszcze dwa inne konkursy. Dwa inne konkursy, konkurs taki teoretyczny ze znajomości kolęd. No teoria, ale zobaczymy jak sobie młodzież da radę z kolędami, mamy nadzieję, że fajnie. A konkurs następny, są jeszcze dwa konkursy. Rozpoznawanie przypraw typowo bożonarodzeniowych. I chyba taki najbardziej spektakularny, na który wszyscy czekają, to jest konkurs właśnie na stroiki. W tamtym roku ten konkurs wypadł fantastycznie, stroiki były niesamowite. No w tym roku też czekamy na jakieś piękne, atrakcyjne, widowiskowe bożonarodzeniowe stroiki. Dla drużyn przewidziane są nagrody. Dla drużyn przewidziane są nagrody. Tych nagród jest sporo, ponieważ postanowiliśmy każdego uczestnika obdarować małą torebeczką z jakimś bądź bogatszym prezentem dla tych, którzy wygrają, ale każdy jakiś upominek taki, który będzie pamiątką dostanie. Każdy wyjdzie z torebeczką, każdy wyjdzie z prezentem. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet po raz kolejny zorganizowało świąteczny kiermasz bożonarodzeniowy. Stragan ze świątecznymi ozdobami rozstawiono przy galerii Hosso, a na straganie rozmaite wyroby z rękodzieła. Dochód z kiermaszu zasili konto hospicjum w Szczecinku. To już nasz 17. kiermasz bożonarodzeniowy i jak zawsze tradycją się to stało w stowarzyszeniu od samego początku, kiedy powstałyśmy, a mogę powiedzieć, że hospicjum to nasze takie dziecko, ponieważ kiedy zaczęto budować hospicjum, postanowiłyśmy, że wszystkie ozdoby z rękodzieła wykonane podczas warsztatów zostaną wszystkie środki przekazane na hospicjum w Szczecinku. Czy zainteresowanie jest duże? Oj, bardzo duże. Powiem, co roku nie mamy problemu z tymi ozdobami. Myślę, że to jest taka alternatywa dla wszystkich chińskich ozdób. Są to piękne rzeczy wykonane, powiem szczerze, no z sercem. Te osoby, które to wykonują, a są też osoby niepełnosprawne, wykonują te ozdoby z wielkim sercem. A czy ludzie chętnie wrzucają pieniądze do puszki? Tak, nie ma nigdy problemu, naprawdę. Czy to są nasze kiermasze, czy Pola Nadziei. Także myślę, że każdy naprawdę chętnie wrzuca i nie ma jakichś takich uwag, że znowu te hospicjum. Nie, nigdy się z tym nie spotkałyśmy. Wszystkie ozdoby są piękne, co roku nowe. Co w tym roku zasługuje na największą uwagę? A największą uwagę w tym roku to jest nasza nowa taka technika wykonywania, to jest kanzashi. To jest takie choinki, bombki piękne wykonane z tasiemki. Jest to naprawdę bardzo dużo pracy. Wykonują to dosłownie kilka osób tylko w stowarzyszeniu. Także cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w tym roku. Co jeszcze mamy nowego? Nasze Mikołaje płaskie, też piękne tutaj, wykonane z kordonka. Tasiemkową też, z tasiemki, bombki, też z kanzashi. Też już nie mamy, ostatnio została. Także staramy się, żeby te nowości były, bo powiem szczerze, że osoby, które nabywają co roku, przychodzą i szukają nowości. Firma Kronospan jest sponsorem niektórych dyscyplin sportu. Niedawno informowaliśmy o sponsoringu szermierki, a dziś zarówno firma, jak i przedstawiciele szczecineckiego OSIR-u przekazali informacje o sponsoringu najmłodszych piłkarzy. Piłkarzy Akademii Piłkarskiej można często zobaczyć w koszulkach z logo Kronospanu. Dzisiejsza konferencja jest na temat współpracy Kronospanu z Akademią Piłkarską. Opowiemy o naszych małych podopiecznych trochę, bo oni są tutaj najważniejsi. Jest ze mną dzisiaj pan Szymon Bibik, dyrektor OSIR-u i pan Jakub Śpiegowski, koordynator Akademii.
Ja oddaję głos panu Szymonowi Bibikowi. Witam państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście, tak jak pani rzecznik powiedziała, kolejny raz Akademia Piłkarska Szczecinek nawiązała współpracę z firmą Kronospan. Tak się składa, że oba podmioty świętują jubileusz swojego istnienia, 30-lecie firmy na terenie Szczecinka i 10-lecie Akademii Piłkarskiej. W ciągu tych 10 lat oba te podmioty ściśle ze sobą współpracują i to, o czym mówimy dzisiaj, to jest kontynuacja tej współpracy. Od kilku lat współpraca przede wszystkim polega na wsparciu najmłodszych roczników trenujących w Akademii. Na mocy tej umowy będą to roczniki od 2010 do 2013, czyli grupy naborowe, grupy skrzatów i żaków. No, co jest głównym profitem tutaj ze strony klubu, to to, że grupy są bardzo dobrze dosprzętowione w sprzęt treningowy, stroje meczowe, dresy, piłki, ale też no, dzięki środkom przekazywanym przez firmę nasi zawodnicy mogą jeździć na turnieje zamiejscowe, których jest coraz więcej, oraz organizujemy też turnieje na własnych obiektach, jak choćby Kronos Krzatka dla przedszkolaków, czy zawody, które odbędą się w styczniu i w lutym, czyli taki cykl turniej noworocznych. To są te najważniejsze profity. No i muszę przyznać, że ta współpraca od lat, czy w momencie, kiedy ja byłem prezesem Akademii, czy teraz za prezesa Dariusza Mazura, jest bardzo dobra. No, tylko się cieszyć i mamy nadzieję, że będzie w kolejnych latach współpraca kontynuowana. I wychowamy kolejnych takich piłkarzy, którzy będą tak strzelać jak Lewandowski albo Milik wczoraj. Dokładnie tak, na to liczymy. Tak jest. A teraz poproszę o parę słów, jak wyglądają treningi może pana koordynatora, pana Jakuba. Dobrze, tak. Tak jak Szymon powiedział przed chwilą, przede wszystkim dotyczy ta współpraca najmłodszych roczników, więc to jest bardzo budujące, że na samym początku mamy wsparcie przy tych najmłodszych piłkarzach, bo oni potrzebują dużo uwagi. Zaznaczę, że w tych najmłodszych grupach właśnie w roczniku 2010 i młodsze dzieci mamy ponad 200 zawodników, to jest 12 grup treningowych, także dużo wsparcia potrzebujemy i dziękujemy bardzo za to. I przede wszystkim ze względów szkoleniowych to jest dla nas mocna pomoc, bo przy tylu grupach i przy tylu zawodnikach tych wyjazdów jest naprawdę sporo, a żeby dzieci mogły się rozwijać, to trzeba dużo jeździć, dużo brać udział w turniejach, grać i to jest bardzo potrzebne wsparcie, bo to niestety sporo pieniążków kosztuje. No i treningi z tymi najmłodszymi zawodnikami odbywają się właśnie też 2-3 razy w tygodniu. Potrzeba dużej rzeszy trenerów, żeby aż tylu dzieci prowadzić na co dzień, także pomoc bardzo, bardzo nam pomocna i trenujemy w dobrych warunkach na stadionie głównym. Dzięki OSIR-owi właśnie te najmłodsze roczniki mają treningi. Do tego dochodzą stroje właśnie dzięki sponsorom, między innymi firmie Kronospan. I te najmłodsze dzieci trenują w takich samych strojach na głównym stadionie. Jak już jest jesienna pora, to przy sztucznym oświetleniu. Także można powiedzieć, że Liga Mistrzów praktycznie już od najmłodszych lat. Ta pasja piłkarska jest super w nich zaszczepiana. Ja chciałam zapytać, czy widzi pan na przykład, że gdzieś tam już jakiś Lewandowski się pojawił na przykład, przyszły? Wielu takich widzę tak naprawdę, to jeszcze długa droga, bo to czeka ich jeszcze 15-17 lat treningu, żeby do tego dojść, ale jest wielu takich, którzy mają predyspozycje, fajnie się rozwijają, no tylko teraz my jako Akademia musimy zadbać, żeby przez te 15 lat byli w stanie trenować i dalej tą pasję rozwijać, umiejętności poprawiać. I wtedy myślę, że jest duża szansa, ale nie tylko dla nich, bo mamy też bardzo liczne grupy, wszyscy mogą dołączyć do Akademii i po prostu sport to jest super sposób na wychowanie tych zawodników i na aktywne spędzanie czasu, po prostu zdrowe spędzanie czasu, więc dla nich to też jest bardzo ważne i dlatego mówię, każdy może u nas potrenować. I przyszły Lewandowski, i przyszły każdy inny człowiek, który czymkolwiek innym się zajmie po prostu. I to jest to, co robi Kronospan. Widzieli państwo, ostatnio była konferencja prasowa na temat szermierki, ja mówiłam o tym, że wszystko jest w głowie. Jeżeli człowiek ma swoją pasję, to osiąga sukcesy i Kronospan bardzo chętnie wspiera takie działania. Dlatego też prowadzimy chociażby uniwersytet dziecięcy, wspieramy naszych przedszkolaków. Dla nas ważne jest, żeby była pasja, chęć działania. Dla nas jest ważne też, żeby dzieci nie siedziały przed komputerami dzisiaj, tylko żeby właśnie mogły chociażby trenować piłkę nożną. Dlatego to robimy.
Pokazy przedszkolaków, rywalizacja dziewcząt w skokach, dwójkach i trójkach to zasadnicze elementy mikołajkowego turnieju akrobatycznego. Dziewczęta rywalizowały w akrobatyce, w fitness zorganizowano pokazy. Tym razem tylko akrobatyka sportowa, natomiast fitness w minimalnym wydaniu startowały 4 zawodniczki fitness, ponieważ no, tydzień temu rozłożyła je choroba i w związku z tym no, dzisiaj dopuściłyśmy zawodniczki do startu. Ile jest w ogóle zawodniczek startujących dzisiaj? Na dzisiejszej imprezie gościmy 40 zawodniczek. Dziewczynki reprezentują dwójki dziewcząt, trójki dziewcząt, ćwiczenia indywidualne, skoki akrobatyczne, także szerokie spektrum. No, jest bardzo dużo takich młodych zawodniczek. Najmłodsza ile ma lat? To znaczy dzisiaj na naszej imprezie rozpoczęły imprezy przedszkolaki. No, do naszego klubu już uczęszczają 4-latki, tak? Także tutaj byliśmy też świadkami występów dzieci 4-letnich, tak? Natomiast w konkursie najmłodsza zawodniczka, która dzisiaj startuje, ma 7 lat. Co jeszcze czeka widzów? No rozpoczynamy. W tej chwili dokonaliśmy już ocen, komisja sędziowska oceniła dwójki dziewcząt, skoki dziewcząt. Fitness przed chwileczką się zakończył, natomiast przed nami trójki dziewcząt, widowisko, to są medalistki ostatnich zawodów. Właśnie 2 dni temu wróciliśmy z mega imprezy z udziałem ponad 400 zawodniczek i nasze dziewczęta wywalczyły tam srebrny medal i brązowy. Czy to są również dzisiejsze faworytki? No mam 2 zespoły, tak. Jeden zespół już, który ma już karierę sportową, to znaczy to są dziewczynki, które już startowały na 2 imprezach poważnych, ale mam taki zespół, Państwo za chwileczkę zobaczycie, debiutujący, ale rokujący niesamowite nadzieje na przyszłość. Są to bardzo utalentowane zawodniczki, ale żeby był ten kunszt, ta estetyka wykonania, są to lata pracy, natomiast są to diamenciki, które trzeba po prostu oszlifować, tak? Team Biegowy Szczecinek wraz z Nadleśnictwem Czarnobór i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku organizują już 4. edycję zimowego krosu bociana. Zimowe bieganie odbędzie się 28 grudnia na terenie Nadleśnictwa Czarnobór. Więcej Marcin Szymański. Chciałbym w imieniu teamu biegowego Szczecinek zaprosić wszystkich mieszkańców Szczecinka i nie tylko na 28 grudnia na terenie Nadleśnictwa Czarnobór. Organizujemy 4. zimowy kros bociana. Będzie to kolejna nasza impreza biegowa. Będziemy się ścigać na dystansach 5 i 10 km oraz nasi zaprzyjaźnieni kijkarze na dystansie 5 km. Organizujemy ten bieg już po raz kolejny, tak jak wspomniałem, 28 grudnia. Startujemy o godzinie 12. Jest to idealny moment, aby spalić troszeczkę kalorii po świątecznym obżarstwie. Chciałbym podziękować również od razu naszym wspaniałym partnerom Nadleśnictwu Czarnobór, OSIR-owi Szczecinek, miastu Szczecinek, powiatowi Szczecinek oraz naszym wspaniałym ratownikom z grupy TADMED. Jeszcze raz zapraszam wszystkich mieszkańców, aby się zapisać. Zostało już naprawdę niewiele miejsc. Limit to jest 250 osób. Na dzień dzisiejszy jest to około 170 miejsc już zajętych, więc czasu już tak naprawdę niedużo, miejsc niedużo, więc zapraszam, aby odwiedzić naszego fanpage'a. Tam jest na wydarzeniu link do zapisów, cały regulamin. Chciałbym również dodać, że jak przy każdej naszej imprezie, 5 zł z opłaty startowej przeznaczamy na cele charytatywne. Tym razem padło, tak jak w zeszłym roku, na nasz Dom Dziecka, który mieści się w Szczecinku, więc zachęcam wszystkich. Będzie naprawdę fajnie. Miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze, spadnie dużo śniegu i zrobimy taki prawdziwy zimowy cross bociana. W sobotę 14 grudnia w Szczecinku odbędzie się Gala Sportów Walki. W hali sportowej przy ulicy Jasnej zobaczymy walki kickboxing K1, a reprezentacja Polski zmierzy się z kadrą Armenii. W walce wieczoru wystąpi Jakub Pokusa, wychowanek KSW Szczecinek i aktualnie zawodnik KKS Sporty Walki Poznań. Galę uatrakcyjnią pokazy dziewczyn z Cheerleaders Gdynia. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. Po reklamach zobaczymy, co słychać w służbach mundurowych, następnie obejrzymy szczecinecki program samorządowy. Nasz program tradycyjnie zakończy magazyn Vectra Media.